Cześć, w dzisiejszym odcinku rozwiążemy sobie zagadkę z ołtarzami w klasztorze Jutrzenki. Jak się okazało, jeszcze brakuje nam jednego elementu, aby móc ją rozwiązać. Ale zanim to zrobimy, jeszcze jedną bardzo ważną rzecz wam pokażę. Pamiętacie, w poprzednim odcinku nie mogłem otworzyć tych drzwi. Nie da się ich otworzyć wytrychem, ale się okazuje, że jest tu dźwignia. I proszę bardzo, ona nam otwiera te drzwi, przejście. Tu jest miejsce, gdzie zaczynaliśmy naszą przygodę. My musimy dostać się jednak tutaj gdzieś w dół, aby zebrać tak naprawdę nasze materiały, aby zdobyć ten ostatni element do rozwiązania zagadki. Tu mamy przejście w dół. Tutaj. Którędy byśmy mogli się tutaj przedostać, trzeba się najpierw zastanowić. Tutaj z tego pomieszczenia byśmy mogli przejść. W związku z tym my musimy się cofnąć i udać się tutaj na prawo. Trzeba przyznać, straszne tutaj zakamarki. Dokładnie, tutaj schodami sobie przejdziemy. Tamta głowa jeszcze w ścianie, ja się zastanawiam, co ona ma na celu, czy to jest jakiś quest? Łosina. Zobaczmy tutaj w szkielecie, czy coś jeszcze jest dla nas. Sztaba srebra. Tego miecza nie będziemy brali. Gotówki mamy aż nadto pod dostatkiem. Tutaj się okazało, że my musimy wykopać grób. Voila, mamy go. I zardzewiała buława. Tak, to jest to, co nas interesuje w tym momencie. Ja wezmę sobie wszystkie materiały. Widzę, że mamy przeciążenie. W związku z tym sobie coś przełożymy. To czy ja mam tu jakieś materiały? Tak naprawdę lód nie możemy oddać. To powinno już wystarczyć. Niestety nie. Dobra, teraz jesteśmy gotowi tutaj. Tu jeszcze jest jakieś przejście w dół. Zastanawiam, gdzie my się przedostaniemy z tego przejścia. Ono jakby tutaj gdzieś prowadziło. Tu może być jakaś zagadka jeszcze do odkrycia. Jest zejście po pnączach. Tylko czy to by było tak ukryte? Tak, tam jest skrzynia, jak widzicie. Warto wszystko sobie dokładnie sprawdzić. Mam nadzieję, że żadne pułapki tutaj nas nie zaskoczą. Elegancka skrzynia. Bardzo fajnie. Eliksir czujności. Klinowy kosz. Zgniłych warzyw nie bierzemy. Moglibyśmy się od nich rozchorować. Można na górę wskoczyć. Obejdźmy tą ścieżką sobie drogę. Może tutaj coś jeszcze będzie pod drogą. Są to tereny, których jeszcze nie przemierzaliśmy. Wydaje mi się, że trafimy do głównego wejścia. Czy on tu wskoczy? Przejdzie nawet. Tak. Dokładnie, czyli mogliśmy wejść też drugą drogą do tego ostatniego elementu zagadki i przejść tu sobie dołem. Trzeba przyznać, że jak tu się schodzi, to tak ciężko widoczne, ale można było. I wiecie co, i w tym momencie widzimy się już na miejscu przy tym witrażu, aby rozwiązać całą zagadkę. Jeszcze drobna zmiana planów. Ja w drodze do ołtarzów zauważyłem, że tutaj u góry mamy przeciwników, a tutaj mamy
jeszcze nieotworzone bramę, bramę zabitą deskami właściwie. Dobra. Tutaj wydaje mi się, jakby coś w wodzie było, ale niekoniecznie. Ale przede wszystkim możemy wejść tutaj na górę. O! Wejdźmy na dół, jednak było coś. Słuchajcie, będziemy mogli wykopać jakiś skarb sobie. Dziwacznie to wyglądało, w takim basenie coś wyrosło nam. Pierścień z onyksem i złoto. Wejdźmy tutaj na górę, sprawdzimy, czy to wrogowie tutaj się kryją. Słuchajcie, ich nie ma tutaj widać na radarze, przecież tutaj byliśmy, mocno mi się wydaje, że te tereny przemierzaliśmy. Tak, dokładnie. Tutaj pokonaliśmy orły. Dzieci przeciwnicy w związku z tym się kryją. Może tutaj w środku, ale też tam byliśmy. Może na niższych terenach. Ewidentnie ich tutaj widać, zobaczcie. Tutaj się kryją. Dobra, zaskoczymy ich w jakiś sposób. Ciekawe, czy ten skok tutaj na niższy poziom będzie nas coś kosztował życia. Nawet sporo. Reszta nie chce skakać. Spokojnie, Astarion posępny za chwilę nas uleczy. Ryzykowne takie skakanie, ale słuchajcie, chcę to zrobić jak najszybciej tutaj. Grupujmy się, posępne. Elegancko. Można powiedzieć, że jesteśmy prawie w 100% uleczeni. Leizel jeszcze by mogła się nam tutaj podleczyć. Tylko czy Leizel w ogóle ma jakieś przedmioty do leczenia? Niestety nie posiada takowych, ale przekażemy jej, nie? Dla nas to nie problem w tym momencie. Tak, podleczymy się. Nie chcę używać na razie krótkiego odpoczynku. I są też punkty doświadczenia tutaj dodatkowe, więc to w ogóle motywuje, że warto tutaj zajrzeć. Po nich to nie są najmocniejsi przeciwnicy, jak już wiemy. Chyba, że ten trochę mocniejszy, czy mi się wydaje, to jest inny, tak? Okej, okay, teraz ich kolej. Dobra, mamy Astariona. Astarionie, zabij go, proszę ciebie, dobry człowieku. Elegancko, sztyletu nie chcemy. Czy tych? W ogóle za ile to jest strzał? 2,7, jakby wlazło za siódemkę. Niestety nie. Dobra, tym razem za piątkę. Możemy też tu podejść. Pocisk wiodący. To zamoczny atak. Święty płomień. 65, 65, czyli równe szanse. Odparcie. Może ten przeciwnik w ogóle posiada jakieś odporności, ale brak ich. Zaskoczenie. O, cholipa. Niezły jest.
ten sposób. Padli. Padł. Dokładnie. Przerosło to moje najśmielsze oczekiwania. Odparcie. Sami się tutaj wykańczają. Astarion nie dobiegnie, ale wyjdź, może wyskocz nawet. Dobra, coś weszło. Też wyskocz z tego. Lejzel. Kurczę, nie tak miało być, Lejzel. Nie miało być tak. Miałaś go z łuku. Myślałem, że jest łuk i widzicie. Błąd tutaj. Wszystko płonie teraz, nie? Ale tu jest jakieś przejście. W ogóle to fantastyczna informacja, że dotarliśmy do terenów. Których jeszcze nie widzieliśmy w tym klasztorze. Dobra, tu mamy kolegę. Bienie. Słabo, druidzie, słabo. On nas będzie mógł tutaj zaatakować. Mogliśmy sobie nałożyć ten efekt na naszą buławę. My dalej podpaleni. Co my mamy za statusy? Gniew. Musimy tu pomóc. Z góry będzie zdecydowanie lepiej trafić. Chociaż słuchajcie, taki sam jest atak. Tu spróbujmy. Jest na wykończeniu. Dobra, podejdźmy bliżej. Już się wypala wszystko. 85. Bardzo pięknie, Lejzel. Ekstra, bo to już ostatni nasz przeciwnik. Posępne niech tutaj wkroczy. Nawet podejdzie bliżej ciut. Płomieniem go. I po walce. Ale tutaj też beczka nam wybuchła. Lejzel delikatnie pogubiona tutaj na tym obszarze. Sprawdźmy sobie te drzwi koniecznie, ale sprawdźmy, czy oni też mogli mieć coś innego przy sobie, co by nas interesowało. Dokładnie. Będziemy musieli znowu zmierzyć się z naszym ekwipunkiem, bo nasza postać chodzi teraz bardzo powolnie. Przekażemy na ten moment to tutaj. Tutaj. W ogóle co to jest? Ceremonialna buława. Ale my zdaje się taką już mamy ceremonialną buławę. Zdobywaliśmy ją w poprzednim odcinku? Albo ona jest nam potrzebna do wykonania tego zadania. Ceremonialny topór bojowy. Zaraz sobie to zweryfikujemy, jak dojdziemy na górę. Tylko ja widziałem tutaj zbędne rzeczy. Te pierścienie. Nawet sobie załóż posępne serce. Zobacz naszą szczodrość. I już nam ładunek niestraszny. Nie rozwalamy tej skrzyni. Jeszcze tak sobie zajrzę, te skrzynie mogliśmy przeszukać. Okej, mogliśmy tak naprawdę z dwóch miejsc wejść tutaj, też przez ten witraż rozbity. Jesteśmy już obok witrażu tuż. I żeby sobie w drodze przypomnienia, my na tych ołtarzach musimy umieścić, tak, ceremonialny młot, ceremonialny miecz długi,
ceremonialny topór oraz zardzewiałą buławę. Tylko się składa, że mamy takie dwie. Mam nadzieję, że to nie będzie robiło różnicy nam. I w drodze przypomnienia oczywiście zbadamy jeszcze raz to okno. Mistrz świata Seed. The reconsecration of the monastery conducted by Dawnmaster Seed. Evensong before the Zenith Day, celebrated by Dawnmaster Stockhold. Dawnmaster Welking Glory beckons forth the rising sun in Lathander's name. Dawnmaster Vasaid wielding... The rest of the inscription and picture has shattered away. I dobrze, w tym miejscu musimy sobie spojrzymy. Tutaj długi miecz musimy pozostawić. Zastanawiam się, w jaki sposób go położyć. Położyć tutaj. Spróbujmy sobie go wyciągnąć z naszego ekwipunku. Czy w ten sposób? Dobrze. Zapaliło się światło. Mam nadzieję, że to dobrze. Tutaj ceremonialny młot. Widać zresztą, że tu z takim młotem stoi. Też jest światło, bardzo ładnie. Tutaj mamy, żeby tutaj wam najlepiej pokazać. Ostatni, myślę, że tutaj będzie, tak nie widzę, co to jest za bardzo. Ceremonialny topór. O kurczę. Jednak nie. Czy ja straciłem ten topór? Tutaj może ta buława w takim razie, słuchajcie, będzie do położenia zardzewiała. Dokładnie, dobra. Moja pomyłka, źle się wsłuchałem. To ten ceremonialny topór będzie tutaj. Jestem ciekawy, co w tym momencie się wydarzy. Ja jeszcze tego nie widziałem. Otworzyło się nam przejście. Sakiewka tam dla nas. A co w niej? Notatka dla następnego mistrza świtu. Kerb mistrza świtu. Dziennik został zaktualizowany, znajdź krew. Oczywiście mam nadzieję, że po całym ceremoniale my możemy zabrać te przedmioty. Jak najbardziej. I wszystko zostaje nam otworzone, więc sobie wyzbieram te przedmioty. I oczywiście ten odcinek, tak jak zapowiadałem, miał być odcinkiem krótszym. Ja mam nadzieję, że on się wam podobał. Jeżeli tak, koniecznie zostawcie kciuka w górę oraz subskrybujcie kanał, aby żaden z takich odcinków was nie ominął. Spójrzcie, tu też jest jakieś przejście. Dzięki, cześć.